Witamy Was, nasze kochane Barbie i Irena. I dzisiaj mamy bardzo ważny, super temat. Jak szukać, jak kupić szyniaka szpicy miniaturowego? Na co trzeba zwracać uwagę? O czym trzeba pamiętać? Właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy. I przy okazji chcę zrobić oczka mojej Barbie. Zobaczcie, biorę wacik na sączą wacik morską wodą, bo tutaj mam morską wodę z Chorwacji. Już Wam pokazuję. Przymywam oczka. O, jakie tutaj już brudy. Dobrze myślę, że widać. Zobaczcie, już na waciku mamy tutaj różne niepotrzebne rzeczy. Tak. Teraz z drugiej strony. I już Wam mówię. Jeżeli chcecie kupić szczeniaka, moi drodzy, muszę poprawić się trochę, bo w nagraniu live powiedziałam Wam o cenach na szczeniaków szpicy miniaturowych. Powiem Wam, że uległy zmianie. Cena poszła bardzo mocno w górę. Nie wiem, z czym to jest związane, ale to prawda. Minimalna cena, za którą można znaleźć szczeniaka tutaj w Polsce, nawet nie mówię białego, to jest cena 8000 zł. Z dokumentami FCI i w górę. Także ceny różne, przeróżne, ale o czym tutaj trzeba pamiętać? Kiedy szukacie szczeniaka i znaleźliście jakąś ofertę, znaleźliście hodowlę, to od razu poproście o zdjęcie. Zdjęcie matki, zdjęcie taty. Poproście o przesłanie rodowodu matki i taty. I oczywiście najlepiej, jeżeli Wam wszystko odpowiada, jeżeli wszystko w porządku, najlepiej tam pojechać i na swoje własne oczy zobaczyć hodowlę, pani czy pana, który tym się zajmuje, zobaczyć, w jakich warunkach szczeniak, bezpośrednio zobaczyć szczeniaka. Jeżeli kupujecie białego, to zwróćcie uwagę od razu na to, czy jest wesoły, czy jest aktywny, czy ma super pigment, czy nie ma chorych oczków, bo zazwyczaj u szczeniaków są zacieki, ale nie takie mocne. Jeżeli widzicie, że szczeniak ma mocne zacieki, to można podejrzewać, że to już jest bakteria, jakaś choroba, z którą trzeba będzie walczyć. I tutaj już nie da się zamaskować, nie da się... A tylko trzeba będzie leczyć takiego szczeniaka i nie wiadomo, czy da się wyleczyć, bo u niektórych szpiców są wrośnięte kanaliki nosowe i co byśmy nie robili, jest taka sprawa, że nie da się tego wyleczyć. Właśnie tutaj stosuję kremik BioGroom, o którym Wam w innym filmiku opowiadałam. I już Barbie ma zrobione oczka, mam taki specjalny pędzelek, którym nakładam ten kremik. Tutaj mamy taką szczoteczkę do rozczesywania pod oczami, delikatną, widzicie. Także oczka mamy zrobione, teraz zobaczymy, jak nasze uszka wyglądają. Mam tutaj taką kosmetyczkę, w której trzymam i waciki, i szczoteczkę, i ten kremik już chowam. Oczywiście ten płyn z wodą morską, można kupić jakiś inny, który uważacie. I teraz będziemy troszeczkę Barbie rozczesywać. Dlatego, żeby rozczesać, to trzeba oczywiście skorzystać z nawilżacia. Kupiłam taki fajny zapachem, zaspokajający. I zastosuję właśnie naszą szczoteczkę Angel, którą uwielbiam. Widzicie? Jak fajnie. Barbie lubi tą szczoteczkę, Mercy również, też, tylko Mercy ma taką granatową. I rozczesujemy. Rozczesujemy szpica w taki sposób. To jest taki przy tym też masaż. Barbie to lubi. Bardzo dobrze rozczesuje się. I tak. Oczywiście zachęcam, żeby szukali się hodowli tutaj w kraju, żeby bezpośrednio zobaczyć, pojechać i wybrać szczeniaka i kupić na miejscu. Oczywiście tutaj ceny droższe u nas, ale jednak jest pewność tego, że nie będziecie
nie będziecie po prostu okłamane, że będziecie miały super szczeniaka, będziecie w kontakcie z osobą, która jego sprzedaje, prawda? Oczywiście za granicą też można kupić szczeniaka, ale uwaga, za granicą jest oczywiście tańsze, można kupić nawet za 1000 euro, za 1500, tylko że nie zachęcam i nie można powiedzieć, że z każdą osobą, z którą rozmawiacie przez Messengera, że można zaufać, bo nie znacie tą osobę. Trzeba sprawdzić, czy jest zarejestrowana hodowla, czy już pieski są w Polsce od tej osoby, czy wszystko było w porządku, czy dostały dokumenty. I też oczywiście, jeżeli chcecie kupić na Ukrainie, czy w Rosji, czy w Białorusi, to od razu poproście o zdjęcie rodziców, zdjęcie nagrania szczeniaka i oczywiście zdjęcie rodowodów rodziców. To jest bardzo, bardzo ważne. Zaliczkę płacić tylko wtedy, jak jesteście pewne, że ta osoba wiarygodna, że nie będziecie okłamane, bo oczywiście można zgłosić do policji, jeżeli już zostaliście oszukane, ale za granicą to będzie o wiele ciężej. Jeżeli przez pośrednika, to jeszcze można jakoś walczyć. Ale zachęcam, jeżeli czujecie coś podejrzane, coś nie tak w rozmowie, że nie odpowiadają Wam, nie dają dokumentów, których Wy prosicie, to lepiej w ogóle nie korzystać z takiej oferty, a tylko szukać tutaj w kraju szczeniaka, którego byś Wy lubiły. Także proszę podchodzić do tego bardzo poważnie, nabywajcie sobie członka rodziny na 16, to jest 20 lat, to jest bardzo poważna decyzja i uczulam Was, żeby nie byliście okłamane, proszę sprawdzać, proszę patrzeć, proszę prosić o rodowody, lepiej żadnych zaliczek nie wysyłać, a tylko jechać i bezpośrednio samodzielnie odbierać pieska, żeby wiedzieć, co Wy kupujecie, porozmawiać z hodowcą, zobaczyć, co to za hodowla, zobaczyć rodziców na własne oczy, może taty nie, ale przynajmniej mamy. Także życzę Wam udanych zakupów, udanego poszukiwania i szczęśliwego. No i służę oczywiście pomocą. Jestem z Wami. Jeżeli ta informacja, którą Wam teraz nagrałam, jest dla Was cenna i ważna, to proszę dajcie znać. Dajcie znać, że to Wam się podoba. Jeżeli podobają moje nagrania filmiki, to będę wdzięczna za Wasze subskrypcje i podpisanie na mój kanał. To mnie inspiruje, motywuje do następnych nagrań. Jestem z Wami, przytulam się. Irena, Barbie i Merci. Pa, pa.